mówią ze mnie, że tak wyglądam się jak na komunii, nie? Więc tak, że... Czyli to nie jest na co dzień, to na co dzień to nie wygląda? Nie, na co dzień bardzo elegancko wygląda, no. Ale dzisiaj ewidentnie taka stylówka weselna. To trzeba pokazać, bo to jest istotne. Sergiej, chodź, zmierzyć temperaturę. Uwaga! I co tu teraz działamy? Działamy prewencyjnie. Kinezjo, z meczu Artur wraca po kontuzji. Mamy nadzieję, że dzisiaj strzeli. Albo asystuje. Albo to i to. Najlepiej, żeby zagrał chociaż. O! A, czyli to jest znak zapytania. A że chęci są? Myślę, że umiejętności też to. To możemy się spodziewać dobrego występu. A tu tak, panie kierowniku. Robota. Tylko pamiętaj jednej rzeczy, bo jak my zmienimy strój, to już wypadnę. Jeszcze będzie gorzej wtedy po ciemku. Im będzie ciemniej... Pan jest dzisiaj speakerem na tym meczu. Speaker tymczasowy, speaker pandemiczny, jak nie ma ludzi na trybunach, bo jak mówią, co za dużo, to niezdrowo. Zdecydowanie takie za dużo jest mojej osoby, nie? Dużo pracy, jak nie ma kibiców? No trzeba być czujnym. Tyle, co trzeba być czujnym i komunikaty w odpowiednim momencie. Wypowiadać, ale no, dziwne to uczucie mówić do pustych trybun, strasznie. Będzie to dobrze. Inaczej być nie może. No właśnie, a wy zbliżyłem do tego meczu? Czy no, tak jakiś tam... Może jesteśmy starzy, to nie mamy co się napinać, nie? Mhm. Młodsi byliśmy to inaczej. Nie pierwszy raz się gra z ekstraklasą. A spodziewaliście się poprzedniego zwycięstwa, za mnie lubił? No, oczywiście. Jechaliśmy jak po swoje w ogóle, bez żadnego... Bez treningu na naturalnej nawierzchni, ale jak po swoje. To nie są też zawodnicy, którzy grali tylko na poziomie drugiej ligi. Jest to doświadczony zespół i myślę, że taki mecz to właśnie będzie taki papierek lakmusowy dla doświadczenia. Tym też nie chciałeś mi przybić, wiedziałem.
kurwa! Zabiłej ciebie, hej! Filip Piszek, a za niego na boisku pojawił się numer 7, Rivaldinho.